Puszcza Noteska jest w porównaniu z innymi lasami jest dobrze zbadana, jest dobrze opisana. No, niemała zasługa w tym Polskiego Towarzystwa Leśnego, które od już jakiegoś czasu organizowała różne konferencje, seminaria. Sesja naukowa była zorganizowana w 1978 roku. Miałem okazję wtedy przyjmować, pracując na Leśnictwie Oborniki, tą delegację, która ruszyła z Poznania i objechała całą Puszczę Notecką z ministrem Gessingiem na czele, prawda? Także temat wtedy tego seminarium to były problemy lasów niskoprodukcyjnych na przykładzie Puszczy Noteckiej. Oczywiście tutaj śledząc te referaty, jak również protokół z tego, no, odnosi się wrażenie, że dominowały tam wtedy kwestie hodowli lasu, ochrony lasu. Powiem, była to jeszcze Puszcza Młoda, ona dorastała, ona wymagała dużo właśnie zabiegów hodowlanych. Kolejne konferencje w 1992 roku w Smolarni koło Trzciankiej. Trzecia, kolejna konferencja w Sierakowie w 2002 roku i w 2012 roku w Holandii, jak tutaj niektórzy z Państwa uczestniczyli. Czyli jest sporo materiałów z tym związanych. Dlaczego o tym mówię? Będąc na tych konferencjach, też starałem się coś tam dla tej puszczy wyciągnąć z tych danych i w 2002 roku wykonywane były co roku aktualizacje stanu powierzchni i zasobów leśnych przez Biuro Urządzenia Lasu, to było zlecenie Lasów Państwowych. No i takie zagregowane dane każdego roku się pojawiały. Ja wybrałem je na konkretnej Puszczy Noteckiej, żeby pokazać też, jakie zasoby i jakie są możliwości produkcyjne, czyli pozyskania również surowca drzewnego, ale też mając na uwadze to, że puszcza będzie się starzała i tu będą dynamiczne zmiany w tym zakresie. To tutaj ten leśny kompleks promocyjny, to tutaj wiecie, jak on wygląda. Jeśli chodzi o podział na regionalne dyrekcje, to tutaj widzicie Państwo, najwięcej ma Szczecin, 10 tysięcy mniej Piła, my jeszcze 10 tysięcy mniej. Tak to jest tutaj, tak to wygląda. No i właśnie ten slajd Życy prawie wziąłem sprzed tych lat. Kilkunastu już zadania gospodarcze w Puszczy Noteckiej. No i to były zagregowane na 1 lipca 2002 roku. I jak to wówczas wyglądało? Przede wszystkim, nawet to też tak z taką animacją miałem, nie potrafiłem już ich teraz zapomniałem, jak je wykasować. Tak poszedł postęp do przodu. No i wtedy takie użytki remne, to widzicie Państwo, 45%, te międzyremne, przedremne 55%. Te 0,1 etatu, no etat wiecie, że na 10 lat się ustala, ale roczny, nazwijmy to dla uproszczenia, roczny etat, to było wtedy 389 tysięcy metrów sześciennych. To była według trzeciej rewizji planu urządzenia lasu. Jak to wygląda teraz, dziś? Zobaczcie, jak się zmieniły. Przedremne to jest tylko 41%, drenne blisko 60%. To świadczy, że puszcza weszła w okres pełnego użytkowania. I tu 0,1 etatu. To już nie 389, a 675 tysięcy metrów sześciennych każdego roku.
Jak to było właśnie w 2002 roku, jeśli chodzi o intensywność? Mówiliśmy tu przedwczoraj, będąc w Kruczu, rozmawialiśmy, jakie intensywności obowiązywały. Tylko wskaźnik, ten wskaźnik mógłbym pożyczyć? Nie, nie. Pan nie, tutaj. Nie. Strykacza, tak? Bardzo proszę. To jest. Dziękuję Ci. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest. Tutaj przyzwyczajone do swojego pana. Z tamtego roku bez regionalnych dyrekcji. Zobaczcie. Tylko jednym zależało na wskaźniku. Średnia za puszczę intensywność to niecałe 20 metrów z hektara. Zobaczcie, jaka to intensywność. Według regionalnych dyrekcji widzicie też wszystko około 20 metrów na hektar. A druga trasa to było 1574. Pamiętacie, na tej powierzchni w Kruczu mówiliśmy o 40 metrach. Dzisiaj, że takie to mogą być potrzebne. No a jak to wyglądało historycznie? Według prowizorycznego był taki okres na początku, po roku 45, niecałe 9, definitywnie 7, no i 12 metrów na hektar. Takie były intensywności, to jest, proszę Państwa, prawda, tak był. No a teraz jaka jest intensywność, proszę zobaczyć, to już jest według piątej rewizji, z tym, że jeszcze nadleśnictwo Sieraków i część, ta, która do Skwierzyny została przekazana, będzie według stanu na 1 stycznia 2016. Czyli jeszcze to będzie, to ulegnie lekkiej zmiany. To już jest ponad 30 metrów sześciennych. Tutaj jak zobaczymy, jak to wygląda intensywność sieci według nadleśnic, to proszę zobaczyć, no od 24 do 36, tak? Takie to są intensywności. Przeciętna zasobność według regionalnych dyrekcji. No Poznań tą zasobność ma 271 metrów na hektar. Piła 217, 238 Szczecin. Aktualna zasobność puszczy przekracza 30 milionów metrów sześciennych. To są te zasoby na pniu, które rosną i które będą musiały być użytkowane ze względu na to, że puszcza nam się starzeje. Udział drzewostanów powyżej 80 lat i 100 lat będzie przerastał nam autorów. Tu widzicie przeciętna zasobność według nadleśnic. To Poczebowice i Skierzyna tutaj są, mają najniższą. Poczebowice z zrozumiałych względów, jeśli ponad 5000 hektarów to wolniki w tej chwili, to jest sprawa jasna. Ciekawy wskaźnik, pobór masy z 1 hektara każdego roku. Wszędzie, właściwie prawie wszędzie się przekraczamy 5 metrów z hektara, te wiątki zwierzyni i Poczebowic. To jest dobry wskaźnik już, porównując do tego wskaźnika dla regionalnej dyrekcji. No a jakie, ile lat przeciętny wiek według nadleśnic? To dobrze czy źle? Ten, zakładając, że dojrzałość sosna osiągnie tutaj w wieku 100 lat, to dla zachowania ciągłości użytkowania ten przeciętny wiek, uwzględniając też inne warunki, powinien oscylować w granicach 50-54 lat.
A tutaj w wielu nadleśnictwach jest to starszy starszy członek. Proszę Państwa, ciekawie, w 2011 roku w Sierakowie była taka ten seminarium organizowane przez Biuro Urządzenia Lasu z Warszawy. Tam był taki referat i między innymi to zaciekawiło mnie prognoza, ile to będzie za 10, za 20, za 30 lat możliwości pozyskania surowca drzewnego. Jeśli zobaczymy tutaj, za 10 lat, no to odniesiemy się do tych zagregowanych planów urządzenia lasów. Zakładano wtedy, że razem, teraz właściwie, bo to jest według piątej rewizji, że będzie można pozyskiwać brutto 759, bo to jest na 10 lat etap, a rocznie 759 tysięcy, a według naszych planów aktualnych, wykonanych, to już jest 844 tysiące. Tutaj było, no zobaczcie, jak jest trudno to doszacować. Czyli nie 125% wzrośnie, a wzrost już o 139 i po sporządzeniu planów dla Sierakowa i Skwierzyny jeszcze wzrośnie. Zadania hodowlane, jak wyglądamy. Tu mamy porównanie, no ten wskaźnik może być ciekawy, odnowienia razem. Czyli w definitywnym, czyli w tych latach 60. To było też około 1000 hektarów do odnowień zalesień. W pierwszej rewizji około 800. Czyli tutaj generalnie mamy no wzrost, można powiedzieć, nie aż tak duży, jakby to się wydawało. Jeśli chodzi o pielęgnowanie, to widzicie tutaj czyszczenia, to te wskaźniki tak wyglądają. Puszcza Motecka to jest mapa z 1969 roku. Zostało sporządzone wtedy takie fajne opracowanie kompleksowe, nazwane Ogólne opisanie Puszczy Noteckiej. No jest to materiał bardzo fajny, bo tam jest wiele informacji, no i oddaje ducha tamtych tak, tego czasu, no i tego stanu Puszczy Noteckiej wówczas. Co byście powiedzieli na to i co autor miał na myśli, przedstawiając taki... No to są kłody, prawda, nie? Chciałem powiedzieć, że kłody dla Puszczy Noteckiej, kłody tartaczne, to jest właśnie to. Tutaj powinno się pozyskiwać kłody. No i to, że już nie musimy na każdym kłodzie nabijać numerów, tylko możemy, wreszcie doczekaliśmy się określonych uregulowań prawnych, no jest to fajne, ale tu kłody powinny być powszechnym sortymentem. No dłużyce na zrębach również pozyskane naturalnie w większości przez starostery. A ten żółw to nie jest, on jest z Wałcza, tylko że on przyszedł w październiku ubiegłego roku do Puszczy Noteckiej, podszedł pod murowaną gościnę, przekroczył rzekę dwa razy, raz w Gołaszynie, drugi raz tutaj w Sierakowie. No i poszedł z powrotem gdzieś tam ten, no zdarzają się takie wędrówki żółtów bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę i pana doktora proszę, nie wiem ile tego czasu zaoszczędziłem.